Skandal w Watykanie. W budynku dawnej świętej inkwizycji jeden z bliskich współpracowników papieża Franciszka miał urządzać imprezy dla gejów. Żandarmeria znalazła w jego apartamencie narkotyki, w tym kokainę. Duchowny wyznał, że używał jej podczas orgii, które organizował w budynku Kongregacji Nauki Wiary. Sprawa wyszła na jaw już 2 miesiące temu, ale dopiero teraz informacje o tym przedostały się do mediów. Dostojnik kościelny nie trafił do więzienia. Teraz jest leczony w poliklinice Gemelli. Według mediów papież Franciszek aferą miał być załamany.